Zadanie. Na rysunku przedstawiono sposób ułożenia wzoru z jednakowych elementów i podano długości dwóch fragmentów tego wzoru. I tutaj masz poszczególne elementy. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Fragment wzoru złożony z trzech elementów ma długość, no właśnie ile? Tutaj ten element jest do obliczenia. Długość tych trzech elementów jest do obliczenia. Na pewno kluczową rolę odgrywają te dwa środkowe rysunki. Na pewno ten, który ma długość 12 cm, stąd oznaczyłem, że od początku do końca elementu ta długość jest równa 12, 12 cm. Spójrzmy tutaj na ten rysunek niżej. Przecież ten element tu się przecież powtarza. To jest właśnie ten kawałek. On jest równy dokładnie 12 cm. A ta część, która wystaje poza 12 cm, tak naprawdę składa się, jak widzisz, z takich dwóch elementów. Oraz tutaj od pionowej kreski do pionowej kreski również mamy taką samą odległość, stąd oznaczymy tę odległość przez x. No i zauważ, tutaj masz 12 i 2x, więc zapiszmy. 12 plus 2x równa się, cała długość tego elementu to 21, więc równa się 21. Obliczmy, 2x przepisujemy, 21 również, minus 12, 2x równa się 9, dzielimy to jeszcze na 2 i x wychodzi nam 4,5. No i teraz możemy już przejść do obliczenia szukanego naszego elementu. Tutaj również nam się powtarza ta dwunastka, czyli od lewej do prawej strony mamy tutaj 12 cm, a ta wystająca część jest po prostu x-em. X-em, który jest równy 4,5. Dlatego szukana długość, może napiszmy dyły, czyli długość, jest równa 12 jednostek plus 4,5, to jest 16,5 jednostki. W naszym wypadku są to centymetry, więc napiszmy cymy. Jest to odpowiedź C.